Jeśli zainteresowani są Państwo ofertami w zakresie pożyczek hipotecznych, lokat inwestycyjnych, planów emerytalnych lub edukacyjnych, zapraszamy do korzystania z mobilnego serwisu finansowego. Pracownik Credit Union spotka się z Państwem w dowolnym uzgodnionym miejscu. W celu umówienia spotkania prosimy zadzwonić pod podany na ekranie numer telefonu. 7 dni w tygodniu. Polimex oferuje wysyłki mienia przesiedleńczego, samochodów oraz szerokie usługi cargo. Zapewniamy swoim klientom najlepsze warunki związane z planowaniem i realizacją przeprowadzki lub przesyłek. Polimex to najlepsza obsługa, najciekawsze oferty, doskonały serwis. Zamiast się spieszyć, możesz spokojnie wypić filiżankę ulubionej herbaty. Usługa Deposit Anywhere w naszej Credit Union pozwala na wpłatę czeków przez smartfon. Zaloguj się do Mobile Banking, zrób zdjęcie czeku i wyślij. Elektronicznie wysłany czek wpłynie szybko i bezpiecznie na Twoje konto. Deposit Anywhere to wygodne wpłaty czeków przez telefon z każdego miejsca i o każdej porze. Więcej informacji na stronie internetowej naszej Credit Union. Z Piastem polecieć możesz wszędzie. 100% satysfakcji. Ceny? Sprawdź najpierw u nas. Karta Credit Union działa nawet na British Virgin Islands. Pieniążki prosto z Credit Union. Big Boys with Cool Toys. Szeroki wybór zdalnie sterowanych modeli, części zamiennych i akcesoria. Helikoptery, samoloty, rakiety, pociągi, łodzie i statki. Największy tego rodzaju sklep w Kanadzie znajduje się obok sklepu Morse Clothing i restauracji Muddy Duck w Mississauga. Polska Credit Union oferuje świąteczną pożyczkę ze specjalną ratą tylko 4,25%. Oferta ważna jest do końca stycznia. Szczegółowe informacje otrzymać można we wszystkich oddziałach Credit Union. Oddajemy głos po raz ostatni w tym roku Bogdanowi Poprawskiemu, który przedstawi Państwu kolejne ciekawe informacje z wydarzeń sportowych, jakie miały miejsce w Polsce oraz w innych krajach. Dzień dobry Państwu, witam serdecznie i zacznę od piłki nożnej. Arkadiusz Milik znajduje się w bardzo dobrej formie. W meczu Ligi Mistrzów między Napoli i Genk polski snajper już w pierwszej połowie skompletował hat-tricka, trafiając dwa razy z akcji i raz z rzutu karnego. Mimo tego zwycięstwa trener zespołu Carlo Ancelotti został zwolniony z Napoli. Powodem jest kiepska postawa zespołu w rozgrywkach ligowych. Nowym szkoleniowcem został natychmiast Gennaro Gattuso. W sobotę w pierwszym meczu klubu pod batutą Gattuso Arkadiusz Milik trafił do bramki Parmy, co przedłużyło jego pasę do 5 spotkań. Niestety Napoli poniosło kolejną porażkę. Z kolei Bayern Monachium rozgromił zespół Werder Brema przed własną publicznością. Robert Lewandowski zdobył 2 bramki i tym samym dogonił na liście wszechczasów Juppa Heynckesa. Jest obecnie na 3 miejscu. Świetne spotkanie rozegrał Filipe Coutinho z 3 bramkami i 2 asystami. Fani Bayernu po zakończeniu każdego miesiąca wybierają najlepszego piłkarza w tym okresie. Od sierpnia regularnie nagrodę tą otrzymuje Robert Lewandowski. Nie inaczej było w listopadzie. W internetowej ankiecie polski napastnik otrzymał aż 58% głosów. Drugi, Alfonso Davies, zebrał tylko 16%, a 3 miejsce zajął Thomas Müller 12%. Przypomnę, że Alfonso Davies jest Kanadyjczykiem i ma zaledwie 18 lat. Został kupiony przez Bayern rok temu z klubu Vancouver Whitecaps. Skoki narciarskie. Reprezentacja Polski wygrała drużynowe zawody Pucharu Świata w Klingenthal. Już na półmetku zawodów biało-czerwoni mieli dużą przewagę nad Austriakami, którzy zakończyli rywalizację na 2 miejscu. 3 lokatę zajęli Japończycy. W pierwszej grupie biało-czerwonych reprezentował Piotr Żyła. Uzyskał aż 145 metrów, lepszy był tylko Filip Aschenwald z Austrii. Austriacy wówczas wyprzedzali Polaków o 1,8 punkta. W drugiej odsłonie
wybornie spisał się Jakub Wolny, który wylądował na 136 metrze i na półmetku pierwszej serii Polacy objęli prowadzenie. Po następnej grupie przewaga Polaków wzrosła jeszcze bardziej, do ponad 20 punktów. Kamil Stoch uzyskał 126 metrów, podczas gdy Austriak Michael Heidenbach 118,5 metra. W ostatniej grupie Polacy skakali jako ostatni. Austriak Kraft uzyskał 133,5 metra, a Kubacki musiał zaliczyć około 127 metrów, żeby zagwarantować wygraną Polaków. Skoczył 137 metrów i znokautował opozycję. Biało-czerwoni zdobyli 968 punktów i wyprzedzili Austriaków o ponad 25 punktów oraz Japonię o 58 punktów. Na pytanie, jak ważna jest dla pana wygrana, trener kadry Michał Doleżal powiedział: dla mnie nie, dla nas bardzo. Chcę tu podkreślić, że my tu i wszędzie indziej jesteśmy jedną drużyną. Wspólnie przegrywamy i wspólnie zwyciężamy. Bardzo nas cieszy to, co się stało w sobotę. Myślę, że doda nam to sporo energii i pewności siebie. Łyżwiarstwo szybkie. Polskie panczenistki zajęły piąte miejsce w zawodach Pucharu Świata w łyżwiarstwie szybkim w Nagano. W klasyfikacji generalnej Pucharu Świata Polki plasują się na siódmej pozycji. Polki biegnące w składzie Natalia Czerwonka, Karolina Bosiek i Karolina Gąsecka zaczęły bardzo dobrze i w pierwszej części dystansu utrzymywały czas zbliżony do Japonek, które ostatecznie okazały się najlepsze. Z kolei w Kazachstanie pierwszy występ drużyny polskich sprinterek w tym sezonie w Pucharze Świata już zakończył się miejscem na podium. Kaja Ziomek, Angelika Wójcik i Karolina Bosiek bardzo dobrze spisały się w swoim pierwszym wspólnym starcie pucharowym. To był w ogóle drugi w historii drużynowy kobiecy sprint w Pucharze Świata z udziałem reprezentacji Polski. A teraz trochę o torontońskiej scenie. Los Angeles Clippers pokonali Toronto Raptors 112-92. Do Toronto powrócił Kawhi Leonard, obecnie grający dla ekipy z Los Angeles. Przypomnę, że to on w poprzednim sezonie poprowadził Raptorsów do mistrzostwa. Przedmeczowa ceremonia poświęcona Leonardowi była wspaniała. Przypomniała jego najlepsze chwile w krótkim, ale zakończonym sukcesem okresie gry dla Toronto. W końcówce prezentacji gracze Raptorsów wraz ze sztabem szkoleniowym i przedstawicielami klubu zgromadzili się na środku parkietu, po czym wręczyli Kawhi mistrzowski pierścień. Notabene pierścień ten zawiera aż 600 diamentów. Na koniec kulisy sportu. Antoni Podgórski znalazł się wśród finalistów programu NFL International Player Pathway i jest o krok od spełnienia marzenia, czyli gry w najlepszej futbolowej lidze świata. Ma 22 lata i futbol amerykański uprawia od 5 sezonów. Antoni Podgórski jest zawodnikiem Warsaw Mets i występuje na pozycji skrzydłowego. Wcześniej przez 3 lata grał dla Rhinos Wyszków, a później Warsaw Sharks. A teraz z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia życzę Państwu przede wszystkim spokoju i zadowolenia, a w nowym olimpijskim roku wiele nowych sportowych emocji. Dziękuję i do zobaczenia.